Pomyślałem, że wrócę do tego, co mam cały czas w głowie, czyli tego konkursu, który został mi polecony w jednym z komentarzy. I ja próbowałem robić zadanie pierwsze i to mi wyszło, zadanie drugie nie umiałem tego zrobić. I chyba nadal mam wątpliwości co do możliwości, żeby punkt P był w takich odległościach. Chociaż skoro jest rozwiązanie i wychodzi pole tego kwadratu, wychodzi nam bok. No to może być taki punkt w środku z takimi odległościami. Ja widocznie w poprzednim filmie źle coś rysowałem, ale miałem zająć się też tą trygonometrią tutaj i tym zadaniem czwartym, bo to zadanie czwarte też wygląda i chyba nawet tym zadaniem czwartym najpierw się zajmę. A dla tych, co nie wiedzą, kim jestem, to prowadzę właśnie taki kanał o matematyce i pojawiają się tutaj różne zadania. Bo widzę, przedstawiam się, bo widzę, że dużo słów mi doszło, także zadania są z matur, z podstawy, z rozszerzenia, zadania są z konkursów, z olimpiad, z różnych książek, które czytam i jak napotkam coś ciekawego, to o tym opowiadam. No i teraz właśnie jestem na takim konkursie, którego wcześniej nie znałem. I wygląda całkiem fajnie. Trochę żałuję, że nie znałem go przed maturą, bo na pewno by mi pomógł poszerzyć moje horyzonty. N większe równa 1, liczba całkowita. A to będzie zbiór elementowy. Mamy 2 do n odjąć 1 żetonów i na każdym z nich napisano inny, niepusty podzbiór zbioru A. Wszystkich podzbiorów zbioru A to jest 2 do n tej. To się nazywa zbiór potęgowy, przeważnie oznaczony P od A. To są wszystkie podzbiory i moc tego zbioru P od A to jest 2 do n tej. Wszystkie oprócz zbioru pustego wypisano, czyli 2 do n minus 1. Basia i Kasia na przemian wybierają losowo żetony. Jeśli Basia wybierze żeton z zapisanym zbiorem X, w ogóle nie znam trudności tego zadania, nie wiem czego się spodziewać. Jeśli Basia wybierze żeton z zapisanym zbiorem X, dobra, to kolorem czerwonym oznaczy wybrany przez siebie żeton i wszystkie inne żetony z zapisanymi podzbiorami X. Ok. Całkiem dużo może oznaczyć tych żetonów na czerwono. No i całkiem dużo jest tych żetonów też. Po niej Kasia robi to samo, tylko oznacza odpowiednie żetony kolorem żółtym. Nie, zielonym. Żetony mogą być oznaczone dwoma kolorami. Mogą być. Wybór każdego żetonu jest jednakowo prawdopodobny. Ok, jaka jest średnia liczba pokolorowanych żetonów przez Basię po jej pierwszym ruchu? W podpunkcie A po jej pierwszym ruchu, czyli co, ma przed sobą te 2 do n minus 1 żetonów i co ona robi? Wybiera żeton i tam ma napisany jakiś podzbiór zbioru A i oznacza kolorem czerwonym ten żeton, który wybrała i wszystkie inne żetony z zapisanymi podzbiorami i obliczyć średnia liczba pokolorowanych żetonów przez Basię po pierwszym jej ruchu. Czyli coś takiego, jakbym spytali o wartość oczekiwaną pewnej zmiennej losowej. Gdzie tą zmienną losową to by była liczba pokolorowanych żetonów przez Basię po pierwszym jej ruchu. Czyli x, niech to będzie zmienna losowa. Ja nie wiem, czy to jest konkurs dla studentów. Bo jeśli dla licealistów, to zmienne losowe to nie będą znane. Zmienna losowa oznaczająca... Możemy nawet... Jak oglądają to licealiści, a zapewne oglądają to, to mogą zastąpić liczba słowem liczba. Oznaczająca ilość żetonów pokolorowanych na czerwono
pokolorowanych na czerwono, czyli wybranych przez Basię na czerwono po pierwszym ruchu Basi, po pierwszym ruchu Basi. Dobra. No to x może być taki. X nie może przyjąć wartości 0, bo zawsze wybierze jakiś żeton i jeśli wybierze żeton jednoelementowy, to wtedy żeton taki żeton, gdzie będzie zapisany zbiór jednoelementowy, na przykład z jedynką, to jedyny podzbiór tego zbioru jest zbiór pusty, ale nie ma żetonu, który by miał zbiór pusty, więc może zdarzyć się, że najmniejsza wartość x to będzie 1. I ile jest takich możliwości? Czyli x równe 1 oznacza, że Basia wybrała żeton, na którym jest singleton, tak zwany z teorii zbiorów, czyli zbiór jednoelementowy. Bo nie ma innych, taki zbiór jednoelementowy nie ma innych podzbiorów, więc co? Więc tylko ten jeden żeton zakoloruje na czerwono. I ile jest takich opcji? Opcje może będę zaznaczał na niebiesko. N możliwości. Tutaj są możliwości. N takich możliwości. Żeby wybrała 2, to musi wybrać... Żeby x miała wartość 2, to musi wybrać co? Musi wybrać zbiór dwuelementowy. To wtedy podzbiory to będzie 1, 2. Dwójki nie wybierze. Dwójki nie może przyjąć, bo jeśli wybierze żeton, na którym jest zbiór dwuelementowy, to zakoloruje na czerwono swój żeton, który wybrała, oraz żeton z podzbiorami jego, czyli 3. Minimalnie 3 może wybrać, czyli dwójki nie może wybrać, nie ma takiej możliwości, może wybrać trójkę. Ile jest możliwości, żeby wybrać zbiory dwuelementowe spośród n elementowych? N nad 2. Tu było n nad 1. N to jest n nad 1, ok. Później chcemy zapytać, czy jest możliwość, żeby zakolorowała 4 żetony. Niech wybierze jakiś podzbiór, niech wybierze żeton, na którym jest podzbiór 3-elementowy. To zakolorowuje oczywiście swój żeton na czerwono oraz wszystkie możliwe podzbiory. Ile jest podzbiorów trzyelementowego zbioru? Ile jest podzbiorów trzyelementowego zbioru? Czyli 2 do trzeciej. 2 do trzeciej. Odjąć 1, bo oprócz zbioru pustego, bo 2 do trzeciej zabiera wszystkie podzbiory tego zbioru ze zbiorem pustym. Czyli czwórki wybrać nie może. X nie może przyjąć wartości 4. X może przyjąć wartość 2 do trzeciej, odjąć 1. I możliwości takiego jest, żeby ile jest możliwości wybrania żetonu, na którym jest, i to jest dla żetonu, gdzie będzie zbiór trzyelementowy. Czyli zbiorów trzyelementowych, ile jest? N nad 3. N nad 3. I tak dalej, aż wybierze... No dobra, jeszcze jeden przykład, żeby było jaśniej. X może być 2 do czwartej odjąć 1, czyli to są... Wybrała żeton ze zbiorem trzyelementowym. Tutaj będzie wybrała żeton ze zbiorem dwuelementowym, jednoelementowym. Tutaj będzie wybrała żeton ze zbiorem czteroelementowym. I ilość podzbiorów to 2 do czwartej odjąć 1. I ile jest możliwości wyboru zbioru czteroelementowego ze zbioru n elementów? Tyle. No i tak dalej. No i maksymalnie może wybrać cały zbiór, czyli 2 do n tej,
będzie napisany cały zbiór A. Maksymalnie skrajny przypadek, gdy Basia wybierze żeton, na którym jest zapisany cały zbiór A, czyli liczba oznaczająca ilość żetonów pokolorowanych na czerwono po pierwszym ruchu. Czyli swój żeton i wszystkie podzbiory 2 do n-tej minus 1. Swój żeton i wszystkie podzbiory tego, oprócz zbioru pustego, i to jest n nad n, czyli jeden sposób. Jeden sposób. I tu będzie wybrała żeton ze zbiorem A. To tyle zakoloruje, nie? To tutaj oznacza, ile zakoloruje żetonów. Dobra. I teraz chcemy policzyć prawdopodobieństwo wylosowania. Średnia liczba pokolorowanych żetonów. Średnia liczba pokolorowanych żetonów. No to wartość oczekiwana tej zmiennej losowej x, to jest zmiana losowa dyskretna, tu są jej wartości, a prawdopodobieństwa, właśnie chciałbym się zastanowić nad prawdopodobieństwami. Ile jest możliwości wybrania zbioru jednoelementowego ze zbioru n-elementowego? 1 przez oczywiście to wszystko sumuje się do 2 do n tej. A jeszcze brakuje tu n nad 0. Wiemy o czymś takim. Wiemy o czymś takim, że n nad 0 dodać n nad 1 dodać n nad 2 dodać n nad n to 2 do n tej. Zatem n nad 1 dodać n nad 2 dodać n nad n to 2 do n tej odjąć 1. OK. I prawdopodobieństwo, teraz zastanówmy się w prawdopodobieństwo, że x będzie równe 1, czyli że prawdopodobieństwo, że Basia wylosuje żeton, na którym będzie zbiór jednoelementowy. Ma tyle możliwości wszystkich do wylosowania żetonu, bo tyle jest żetonów. No i n nad 1, to jest to prawdopodobieństwo. Dobra, no to już wiemy, jaka będzie wartość oczekiwana. Już wiemy, jaka będzie wartość oczekiwana. To będzie... Tutaj jeszcze dopiszę prawdopodobieństwa. N nad 1 dzielone przez 2 do n minus 1. I tak wszędzie będzie. To po prostu prawdopodobieństwo to będzie jeszcze podzielone przez 2 do n minus 1. 2 do n minus 1. To są prawdopodobieństwa tego. I wszystko sumuje się do jedynki. Także mamy 1, zapiszę tą jedynkę jako 2 do pierwszej odjąć 1, n nad 1, 2 do n tej odjąć 1, dodać 2 do drugiej odjąć 1, n nad 2, 2 do n tej odjąć 1, i tak dalej, wszystko wysumuję, aż będzie 2 do n tej odjąć 1, n nad n, 2 do n tej odjąć 1. No, czyli można to zapisać krócej, od k równego 1 do n, 2 do k odjąć 1, n nad k, i to wyjdzie przed sumę. W sumie mogę tak napisać, że to wyjdzie przed sumę. 1 przez 2 do n tej odjąć 1. I tu brakuje 1 nad n nad k. Czyli taka jest średnia liczba pokolorowanych żetonów przez Basię po pierwszym jej ruchu. Trzeba znaleźć, co to jest. Średnia ilość. Czyli 2 do n tej odjąć 1, tą sumę rozbijemy na 2. 2 do k tej n nad k odjąć suma n nad k od k równego 1 do n. Od k równego 1 do n. To wiadomo. To sobie już powiedzieliśmy wcześniej, że to jest 2 do n odjąć 1. Czy to jest 1 przez 2 do n odjąć 1, suma k równe 1 do n
2 do k tej n k odjąć 1. I teraz pytanie, czym jest to? Pytanie, czym jest to? Jakaś interpretacja geometryczna może. Ilość podzbiorów wybieramy ze zbioru n elementowego k elementów. Podzbiór, mamy zbiór n elementowy. N elementowy. Wybieramy podzbiór k elementowy. I patrzymy na ilość podzbiorów. I co? K elementowy? No to to jest to, ile jest możliwości wybrania k elementów spośród n elementowego. I jeszcze spośród tych k robię podzbiór. Wybieram podzbiór spośród tych k. To jest to samo, jakbym wybrał... to jest to samo... ilość podzbiorów z danego podzbioru. To jest już bardziej skomplikowane. Ilość podzbiorów z danego podzbioru. Żeby jakoś zwarcie zapisać tą sumę. Jakoś zwarcie zapisać tę sumę. Dwa do k tej n nad k. Wybieram k, wybieram jakiś podzbiór k elementowy i z niego jeszcze liczę, ile jest podzbiorów. Później inny k elementowy i liczę, ile jest podzbiorów w nim. No to jest właśnie to, ta interpretacja z zadania. Jaki pomysł, żeby tą sumę zapisać zwięźle? A to mi coś przypomina. To mi przypomina wzór n nad k, a do k tej, b do n minus k tej. Przy czym tutaj byłoby od k równego 0 do n, to jest a plus b do n tej. I to z kolei, co my mamy, to jest coś, co wiemy. To, co my mamy, to jest od k równego 1 do n, 2 do k tej n nad k, to ja bym to zrobił jako minus 2 do zerowej n nad 0, czyli minus 1, dodać od k równego 0 do n, 2 do k tej, 1 do n minus k tej, n nad k. No i to jest minus 1, dodać i używając tego wzoru, mamy, że to jest 2 plus 1 do n tej. Czyli 3 do n tej odjąć 1. Czyli mamy 3 do n tej odjąć 1 przez 2 do n tej odjąć 1 odjąć 1. Taki dziwny wynik. Dajcie znać, czy to jest ok. Nie wiem, czy chcę robić podpunkt B, może być... Załóżmy, że na początku usunęliśmy żeton z zapisanym zbiorem n elementowym. Obliż prawdopodobieństwo zdarzenia polegające na tym, że po pierwszym ruchu Basi i Kasi nie będzie żetonów niepokolorowanych. Może B sobie odpuszczę, bo ten filmik już trwa długo. Podpunkt A wydaje się ciekawy i dajcie znać, czy ten wynik, średnia liczba zakolorowanych żetonów przez Basię po pierwszym jej ruchu wychodzi tyle. Nie jest to jakieś trudne zadanie. No tyle mi wyszło. Średnia liczba zakolorowanych żetonów to jest mój wynik. Dajcie znać, czy to się zgadza.